Hej, 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 cześć kochani moi, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja po świętach wróciłam do pracy, no i tam w pracy jeszcze czeka na mnie jedna kopertka, jeszcze jedna karteczka. Mówię, nagram, są zdrapeczki, chcę, żeby tej osobie było miło. Nasza Justyśka 1988 wysłała mi przepiękną kartkę i zobaczcie, taki efekt jakby 3D, no nie? No świetne. Prześliczna. Justynko, bardzo serdecznie Ci dziękuję. I Justynka jeszcze wysłała mi zdrapeczki, takie jak duży lotek z numerem 21. Bardzo lubię tą zdrapkę. Dużo szczęścia z numerem 12. Też bardzo lubię tą zdrapkę. Plajser oczywiście też bardzo lubię. Jest z numerem 17. I szmaragdowy dolar. Jest to nowość, która, no powiem Wam, nawet mi podpasowała. Będę nagrywać ten odcinek tak... Pewnie w dwóch częściach, bo jeszcze mam krzyżówkę i chciałabym z Wami ją zdrapać, ale dzisiaj już po prostu się nie wyrobię, bo mam maraton pracy. Trochę pospałam, teraz się obudziłam, zjadłam, nagram to. Znowu lecę do pracy na noc, ale jutro jak wrócę po kolejnej nocce, to Wam nagram tą krzyżówkę, dogram do tego odcinka. Szukamy 2, 11, 33 i 6, a mamy 25, 34, 16. Oczywiście ogromne serducha, bardzo proszę, zostawcie w komentarzu dla Justynki. I mamy wygraną, jest 11. Ale fajnie, 21, 12, 22. 7 i 3 pod 11 mamy, patrzcie, dychę. Super, super. Także już dycha jest, a zdrapki były za 20. Teraz plajster miodu. O Jezu, lubię tą zdrapkę. Tutaj co? Mamy cytrynę w bonusie. I tutaj szukamy trzech takich samych symboli. A tu już widać, że będą różne, ale zdrapie. Mamy bank, safe. Ul, koniczyna, diament, diament drugi, ul, plik i drzewko, tęcza, złoto, plaster, kufer, diament i podkowa, portfel, plik, plaster, tęcza i złoto. Mamy koronę, portfel, gwiazdę i portfel. I ostatnio mamy koronę, plaster i bank. Także akurat ta okazała się być pusta. Teraz dużo szczęścia. Z numerkiem 12 mamy 29, 21, 28 i 13. I mamy tu co? 27, 19, 33, 1. Może trafimy koniczynkę. 30, 17, 12, trójeczka. No raczej nie. 26 i 16. Puściutka. No i teraz duży lotek. Oj, powiem Wam, że drugi raz też bym się pokusiła na całą paczkę tej zdrapki. Super jest. 18, 30, 46, 40, 45 i 11. Trzymamy mocno kciuki i szukamy trzech takich samych lub więcej. 4 nie, 12 też nie. 18 jest, 40 jest, 46 o. I tu zdrapałam ku. Kurczę. Ale mamy wygraną. Jest 18, 40 i 46. Będzie piątek. Bo no niechcący. Trójeczka. Ósemeczka. 9. 10. 25. I 40. 16. 18 jest. 24. 30 jest, 41 i 42, 11 jest,
21, 32, 33, 40 jest i 43. Tutaj mamy dwójkę, szóstkę, 17, 18 jest, 27 i 36 i ostatnie mamy 15, 22, 30 jest, 34, 36 i 47. Także no mówię, no niechcący mi się zdrapało, ale fajnie. Fajnie, bardzo Ci, Justynko, dziękuję, bo w zdrapeczkach udało mi się trafić 15 zł na 20. To jest bardzo, bardzo dobry wynik. Widać, że nie z mojej ręki to wyszło. I co? No po prostu dogram do tego odcinka, jak wrócę z nocki krzyżówkę. A teraz lecę do pracy. No i słyszymy się za dosłownie sekundę. No hejka, wróciłam do Was. Tak jak mówiłam, że dogram, to dogrywam. Miałam nagrać po pracy, a jestem już po kolejnej pracy. Strasznie mi się to wszystko ciągnie. No ale Wam będę mówić, jak będę drapać, bo krzyżówki nie naddrapywałam. To jest ta, którą kiedyś Wam mówiłam, że jeszcze mam trójkę, bo kupiłam dwie. Tamta była wygrana, 60 zł dała. A ta, no zobaczymy. Nawet jak będzie pusta, no to wiadomo, za zakup tych krzyżówek już mi się zwróciły pieniążki. No i co Wam mogę powiedzieć? Kurczę, te dni tak mi lecą strasznie szybko. Nie wiem, kiedy to ucieka. Non-stop praca, 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 praca. Też przez pobyt jakby w szpitalu i potem troszeczkę w domu, ale też właśnie bardzo krótko. Mam do oddania dwie zmiany, więc będę musiała mieć dodatkowe dwie zmiany w maju. Czekam już na ten maj, żeby ten kwiecień się po prostu skończył. Bo najzwyczajniej w świecie ja nie mam siły. Przychodzi taki czas, że człowiek nie ma na nic siły. Ja naprawdę nie mam na nic siły. Nie mam siły już po prostu wstawać do tej pracy. To wszystko mnie strasznie wykańcza. Non stop dwunastki, wiecie, po 3, po 4 dni z rzędu, to jest strasznie ciężkie. A te 2 dni, co ja miałam na święta wolne, to zleciały mi tak szybko, że już zdążyłam zapomnieć, że były święta. Jak będę coś omijała, no to tam, wiecie, się znajdzie, albo i nie. Jak nie będzie potrzeby, to nie będziemy szukać. Powiem Wam, że w pracy tak dla relaksu wziąłam sobie książkę. Polka ją pisała. Sorki, jeszcze ziewam. Bo no, nie dosypiam. I bardzo fajna jest ta książka, aczkolwiek no zakończenie mi się nie spodobało. Książka tam, wiecie, no ja czytam jakieś tam książki o zabarwieniu erotycznym i tylko takie. Nie ukrywam, że inne to mnie strasznie nudzą, nie ciekawią i czytam jak za karę, więc no nie czytam takich książek. I to było o dziewczynie, która tam przyłapała chłopaka na zdradzie, zerwała z nim, jak z nim zerwała, to on ją pobił. Przyjaciółkę miała w Anglii, bo tam studiowała, pracowała. Wyciągnęła ją tam, żeby, wiecie, odetchnąć. Pojechała do tej przyjaciółki z tej przyjaciółki siostrą. Dobra. Będę ziewać. No i tam ta przyjaciółka mówi, że się zakochała, że jest taki typ, super ekstra, przystojny, no ciachu takie, dajcie spokój. I że ma kuzyna dla niej, ta ha ha ha, hi hi hi, no ale w końcu summa summarum, tam pomińmy 3/4 książki, byli razem. On był szefem mafii, no wiadomo, nic takiego dziwnego, potem tam
jakieś porachunki, coś tam. On ją wprowadził trochę w ten świat, o co on robi i tak dalej. Chcieli ją zabić, chcieli jego zabić. On z nią zerwał, ta płakała miesiącami, wyła, przeżywała, znalazła jakiegoś typa. Ona miała 25 lat, w moim wieku zresztą. I albo 23, dobre, już nieważne. Ten typ, którego poznałam, miał 40, no więc nie mnie oceniać. No i myślała, że sobie z nim życie ułoży, no ale jednak wyjechała. Chciała tamtego jeszcze raz zobaczyć po tym, jak on tam z nią zerwał i tak dalej. On mówi, że nie mogą być razem. Ta do niego słowo na wy, y, p, i, e, r, d, a, l, a, j, o. A, widzicie, jak to obeszłam. Wywaliła go z tego tam pokoju hotelowego, wzięła jakiś tam lot do Norwegii. I wiecie co? Przez to, że powiedziała mu takie słowa, on, kurczę, poleciał swoim prywatnym samolotem, spotkali się na lotnisku i się oświadczył. Cóż za zdziwienie. Więc książka taka jak każda inna, że niby happy end i tak dalej, i tak dalej. No niestety to nie był happy end. Bo na samym końcu, jak myślałam już, że wszystko będzie super, pięknie, wiecie, żyli długo i szczęśliwie, ona dostała kulkę w głowę i umarła. Koniec książki. I ja 2 dni czytałam na każdym, kurczę, wolnym kroku. Łapałam za książkę, szłam zapalić, książka w ręku. Szłam spisać myjnie, no to tam postałam ze 2 strony, poczytałam, że niby spisuję myjnie, wiecie, w pracy. Żeby się dowiedzieć, że dostała kulkę w głowę, wiecie co? Naprawdę, ja muszę chyba od końca zaczynać czytać te książki, żeby się tak nie rozczarowywać. Jedyny plus tego, że za książkę dałam dyszkę, więc no za dyszkę to warto ją przeczytać, tak. A ona była wtedy jakiś czas temu w Biedronce, no i tak, wiecie, czekała na swoją kolej. U mnie książki jakby nie było, przeważnie czekają na swoją kolej. Czy ja tutaj bydrapam? Nie widzę. O, bydrapam, dobra, no to teraz C. No, także tak, no. Nie wiem, co mam wam opowiadać, bo naprawdę myślę, że jak złapię w końcu trochę wolnego, to tak wszystko wróci, chęć do czegokolwiek. Do czegokolwiek było. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Tu mamy jotkę. Męczące to jest strasznie. Nie wiem, bo to, wiecie co, może to chodzi o to, że ja naprawdę się tak przywiązałam do tych ludzi, że nie potrafię. Przecież do byle jakiej roboty się załapać, pracy, ale tak serio, byle jakiej, bo ja szukam w biurówkach, tak, ale pójść do byle jakiej, czyli na przykład do innego sklepu, na przykład do sklepu, to nie byłby żaden problem, bo tych ofert jest od groma i oni potrzebują ludzi do pracy. A ja jestem dobrym sprzedawcą, więc, znaczy, ja uważam, że jestem dobrym sprzedawcą, tak powinnam powiedzieć. Więc, no, powinnam w sprzedaży, no, ale nie tak. Nie chciałabym pracować w żadnym Lidlu, Kauflandzie, Biedronce, czy coś takiego. Bo po prostu to by mnie jeszcze bardziej chyba wykończyło, bo tam ludzie myślą, że są... nie wiem, najważniejsi na świecie. Ja jestem ostatnią osobą, z którą można się kłócić, że skoro tam jest cena batona 2 zł, to ja mam prawo, kurde, kupić tego batona za 2 zł. Uwierzcie mi, u mnie na stacji to nie przejdzie. Nie na mojej kasie. Jak dziewczyny, żeby się nie kłócić, machną ręką, tak ja po prostu zabrałabym tego batona, rzuciła za siebie i powiedziała, nie sprzedam. I tyle w temacie. Jestem ostatnio tak... wszystko mnie strasznie denerwuje. Ale to... no niemiłosiernie, po prostu... szok. I wszyscy.
żebym ja, idąc w lany poniedziałek na nockę, miała o 18:10 kolejkę do samych drzwi i ci ludzie powariowali, kupywali lody po 9 zł, czekolady, kurcze, jakieś tam, wiecie, puszkę, energetyka, papierosy, no to wiadomo. Ale to były takie duperele, kurcze. Nie mieli co robić, to przyjeżdżali. Jeszcze niech jakby hot dogi brali, to ja naprawdę bym była szczęśliwa, bo hot dogi idą w premię, bla, bla, bla. Ale o nie. A tu dedrapałam. Tak. Teraz mamy U. Sprzedaż też mi nie idzie w tym miesiącu. Po prostu odpuściłam. Co mi to da, że ja do tych wszystkich ludzi tak namawiać i bajerować, żeby oni kupili, nie wiem, 2 batony, 4 i tak dalej. Jak no jest ciężko mi wyrobić normy jakby, pracując głównie na nocach. A też nie oszukujmy się, no nocki strasznie wykańczają. Bo jeżeli tak wchodzę w taki właśnie rytm nocek, po czym mam jeden dzień wolnego i muszę iść na rano, gdzie potem znowu mam nocki, to ja tego dnia, co idę na rano, to jestem po prostu, no, umierająca jestem. Nie jestem w stanie funkcjonować, bo ja całą noc nie śpię, po czym idę na rano, bo nie jestem w stanie spać, bo jestem przyzwyczajona, że w nocy coś robię. I w domu, czy wezmę książkę, czy coś, to ja się po prostu kręcę, nie potrafię się na niczym skupić. Wszystko sobie jakoś tak odpuściłam na razie, ale naprawdę wszystko. Widzę, że strasznie mi spadają statystyki, ale to też, no, żeby to zmienić, musiałabym regularnie odpisywać na wszystkie komentarze, regularnie wrzucać filmy, na co teraz po prostu najzwyczajniej w świecie nie mam czasu, bo to jest najgorszy miesiąc, uwierzcie mi, najgorszy miesiąc, jaki, no, w tym roku, jaki miałam, to jest właśnie ten. Ja już się boję pomyśleć, co będzie później. Tym bardziej, że teraz 2 osoby idą na urlop. Jedna osoba na miesiąc w maju, druga osoba tam chyba na 2 tygodnie. Więc jeżeli mamy akurat ludzi, bo jedna osoba jest jeszcze na takim urlopie, no nie 2 miesiące w sumie poszła, to jeżeli my mieliśmy akurat ludzi, to teraz nam będzie brakowało 2. Biorąc pod uwagę, że na drugiej stacji brakuje 1 osoby, to już nie jest ciekawie. A najlepsze, że ja łapię nocki na tej drugiej stacji, gdzie tam nocki są samotne. Robi się samemu. To jest nuda, to po prostu jest nuda. Ja tam nie wiem, wyszukuję sobie roboty typu, nie wiem, jakieś karty wypisać, daty chodzę, sprawdzam, towar sprawdzam, czy że naprawdę nie ma, tak, rzeczywiście, gazety zdaję i tak dalej, po czym potem po prostu usypiam, przecież nie można tak usnąć. To jest taka walka. SSS. Miałam słuchawki takie bezprzewodowe w ucho, na których oglądałam sobie, słuchałam filmików, jak byłam właśnie na chłodni, czy tam na sklepie chodziłam. No i mi się popsuły. Będę musiała zainwestować w nowe, bo teraz też zaległości mam, że nawet nie chcę myśleć, ile filmików mam do tego. Ostatnio weszłam do Madzi Alicji w Krainie Zakupów, to miałam 6 filmów zaległości, to 3 nadrobiłam. Wiecie, tak raz za razem można by powiedzieć, no nie? A ja też nie lubię przewijać, w sensie, żeby tak za szybko gadali, bo jeżeli na przykład nie oglądam, tylko słucham, to musi lecieć powoli, żebym ja się mogła na tym skupić. Więc no wiecie, zaległości to ja mam od groma. Staram się jak umiem, jak mogę. Czasami włączę, czymś się za chwilę zajmę, patrzę, filmik się skończył, nie wiem, o co chodzi. Mówię, kurde. No, ta wygląda na pusto, bo tu zostały 4 literki, ale tutaj pewnie V i X wpadnie. Więc tutaj się nie będziemy spodziewać nie wiadomo czego.
Ja to sobie ogarnę, przerobię. Jest jeszcze wczesna godzina. To wam to od razu wrzucę. Dobra, tu mamy jedno słowo. Wow. Mim. No, na pewno dzisiaj wrzucę. No więc napiszcie, jak tam się czujecie, co tam u was słychać. Mamy dwa słowa. Dobra. Teraz literka H. W bonusie H nie ma. Mówię, jakie beznadziejne literki na koniec. No. Tutaj jest H. O, nie wiem, czy widzicie, czy nie widzicie. Tak macham, żebym ja widziała i w sumie. Ha, ha, ha. Tu mam H. I tu. Literka G. W bonusie G nie ma. No to będzie wielki pustek. No ale co? Trochę mogłam się wam poużalać nad swoją robotą. Heh, i życiem. Co nie powinno mieć miejsca, ale komuś trzeba. Dobra. No nie ma takiej opcji, żeby tutaj nam się nagle dwa słowa utworzyły. Co mamy? X, V, F. Super. F. F. Dobra. No. To i tak niezły wynik, jak na kupienie dwóch krzyżówek, żeby w jednej było 6 dych, a druga pusta, to też jest bardzo dobrze. Kontrolne mamy, jak widzicie, inne. Dobra, także dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, w sumie łączonego z tamtym pierwszym. Justynko, tobie bardzo serdecznie dziękuję za piękną kartkę, za super zdrabki, naprawdę jest mi bardzo, bardzo, bardzo miło, że dostałam od ciebie taką niespodziankę. I co, żegnam się z wami, życzę wam miłego wieczorku, no bo to już jest prawie 17, więc prawie wieczór. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, do usłyszenia, buziaki, pa, pa!